No cóż, widzowie, staram się nie robić spoilerów, ale, ale no, dzisiaj się nie da. No, duda tak popłynął, że to po prostu głowa mała. Poszło E4, E5, skoczek F3, skoczek F6, więc tutaj obrona rosyjska duda gra bardzo na spokojnie. Powiem wam szczerze, że miałem duże oczekiwania co do tej partii, ponieważ raport wczoraj przewalił w naprawdę paskudny sposób, też białymi, też w rosyjskiej. No to stwierdziłem, dobra, idealny moment, żeby Duda przywalił i rozkręcił się w tym turnieju. W partii Skoczek C3, czyli tutaj raport nie idzie w te wszystkie, te wszystkie zadymki, po skoczek bije E5, wczoraj mu to wyszło niezaciekawie. No i tutaj G3, czyli schodzi z tych najbardziej utartych ścieżek, to jest bardzo bardzo typowe podejście ze strony raporta. Koniec C5, Duda kontynuuje rozwój, bardzo naturalne, Goniec G2, D6, D3, i tutaj nastąpiło posunięcie A5. A5 może się wydawać takim dziwnym ruchem, ponieważ jeszcze król jest w centrum, jeszcze goniec C8 jest nierozwinięty, a gdzieś tutaj duda hasa tymi pionkami na skrzydle. Okazuje się jednak, że ten pionek jest bardzo przydatny. Chodzi o to, żeby gonica w razie potrzeby schować na A7, ponieważ ten goniec działa tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie. W ogóle tutaj co zabawne, to już bym oceniał, że ta pozycja jest delikatnie przyjemniejsza, delikatnie lepsza dla czarnego, ponieważ no, ten goniec znacznie lepiej został wyprowadzony niż ten goniec. Ten goniec na G2 jest przecież przyblokowany. Ten goniec działa bardzo aktywnie. No, to już tak, taki podejrzany wybór debiutowy ze strony raporta, no ale białymi można sobie na więcej pozwolić. W partii H6, więc ten goniec został zablokowany. Biały zdecydował się na posunięcie B3, żeby czarny w razie chęci nie mógł się rozpędzić na skrzydle hetmańskim dalszym marszem tego pionka. Czarny Roszada, H3 i tutaj Duda zdecydował się na posunięcie skoczek D4. Skoczek D4, wymiana sama w sobie, no to nic specjalnego tutaj czarnemu nie daje. To znaczy. Skoczki, jak się wymienią, to nic to właściwie nie zmienia w pozycji. Natomiast ten skoczek na C6 przeszkadzał, w du, przeszkadzał Dudzie w realizacji takiego zamysłu C6D5 bądź w ogóle C6B5. Ten pionek na C6 będzie bardzo przydatny, żeby atakować albo w centrum, albo na skrzydle hetmańskim. W partii Goniec E3, no to rzeczywiście C6. i to wydaje się, że jest grubym błędem ze strony Polaka, no bo przecież można zbić gońcem i jak pionek odbije, no to skoczy k no i nie ma jak tego pionka na D4 bronić. Okazuje się jednak, że tutaj po posunięciu wieża E8 i D5 pozycja bardzo mocno się otwiera, czarne pola tutaj w obozie białego bardzo osłabione. Więc inicjatywa czarnego jest naprawdę superowa, i tutaj biały, biały będzie musiał uważać. Więc, materialnie, jest pionek, pionek przewagi po stronie białego, ale aktywność po stronie czarnego, no i obiektywnie pozycja w okolicach równowagi. Więc, więc Ryszard sprawozdanie nie zdecydował się tutaj na wybicie na D4, zdecydował się na posunięcie król H2. No to Duda tak czy siak wieża E8, zabezpiecza pionka E5, może tak czy siak uda mu się D5 przeprowadzić w partii A3. No to nastąpiło wybicie i wybicie na E3. I tutaj bardzo ciekawa decyzja ze strony Węgra, mianowicie nastąpiło f bije E3. F bije E3 ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plusem jest to, że linia F teraz półotwarta, więc biały tutaj może atakować. No minus jest taki, że król się, de, się delikatnie osłabił. No i też nie ma, opcji, nie ma opcji pchania tego pionka na F4. Obiektywnie Hetman bije E3 byłoby raczej lepszym podejściem właśnie z tym planem f4, ale jeden i drugi zamysł jest jak najbardziej grywalny, bardziej, bardziej jest to kwestia gustu. No i tutaj Duda musiałby natychmiastowo kontrować w centrum, no bo inaczej to biały swobodnie zagra f4, zagra f5, g4, h4, g5, zajedzie go tutaj pionami, tak w stylu obrony królewsko-indyjskiej, no i z Dudy po prostu nie będzie co zbierać. Więc w partii feb5 bardzo dobrze tutaj Duda rozgrywa tę partię do tego momentu. Czyli te piony jadą na skrzydle hetmańskim. Będzie oczywiście presja, będzie presja na pozycję białego. No a biały z drugiej strony. G4. No to wieża, wieża A7. Wieża A7 bardzo, bardzo fajne posunięcie. Wieża na siódemce przyda się do wielu rzeczy. Po pierwsze może przejść do obrony na skrzydło królewskie. Na przykład tam w dalszej perspektywie jakieś F6 punkt F7 jest broniony, więc skoczek może się już ruszać. Dodatkowo ta wieża może na D7 się przydać, żeby grać D5. Także wieża A7 bardzo, bardzo fajny ruch. W partii Hetman G3 i tutaj Duda już miał tak ze strategicznego punktu widzenia naprawdę fajną długoterminową przewagę, z tym, że tutaj trzeba było znaleźć no nieproste posunięcie Ponieważ jaki jest zamysł przeciwnika? No myślę, że jednoznacznie dał znać, grając Hetman G3, że chce zagrać G5 i tutaj rzeczywiście po linii G mogą być tarapaty. Jest mega zacne posunięcie, które problem rozwiązuje. Wieża E6. I teraz po posunięciu G5 jest ruch skoczek H7. I wszystko jest tutaj elegancko bronione. A mało tego, jeszcze za chwilę się okaże, że to w ogóle czarny tutaj będzie atakował na skrzydle królewskim. Więc wszystko, wszystko naprawdę elegancko, nie ma absolutnie żadnych problemów. A nawet to biały będzie się musiał tłumaczyć. Szczególnie, że ten goniec na G2 jest cały czas wysoce, wysoce kiepski. Natomiast Duda, to no kurde, coś tutaj no poniosła go fantazja. Jest taka zasada. Nie, nie ruszaj się pionami tam, gdzie nie masz przewagi. Oczywiście tych zasad szachowych jest multum, a od każdej z tych zasad jest 15 tysięcy różnych wyjątków, ale rzeczywiście bardzo, bardzo często jest tak, że jeżeli zaczynamy grać tam, gdzie to przeciwnik ma więcej figur, tam gdzie przeciwnik ma aktywniejsze te figury, to po prostu narobimy sobie słabości, narobimy sobie problemów. No, i tutaj Duda zdecydował się na posunięcie H5, co jest właśnie takim zagraniem. Nie tutaj, gdzie trzeba, choć pozycja cały czas, cały czas jest ok. Na ten moment. No i w partii G5, i tutaj Duda wrzucił wtrącone H4, Hetman, bił, Hetman zbił, no i skoczek H7 nie ma jak teraz obronić pionka G5, więc tutaj czarny materiał odzyskuje. Więc Hetman G3, i szczerze mówiąc, no, Hetman bije G5, chciałbym tutaj zobaczyć, ponieważ w końcówce. No to czarny nijak nie poatakuje na skrzydle królewskim, prawda? Tutaj król Czarnego będzie całkowicie, całkowicie bezpieczny i znacznie przyjemniejsza końcówka, cały czas ze względu na tego przyblokowanego gońca z Giedwa. Też czarny już rozpoczął ekspansję na Hetmańskim, którą może dalej kontynuować. Taka wiecie, końcówka równa, bez ryzyka, no i Duda bawi się dalej przez kolejne 30-40 posunięć. Natomiast tutaj Duda zdecydował się zbić skoczkiem. Dalej, pozycja jest ok, ale to już dla mnie takie wątpliwe manewry. No i tutaj goniec h Więc widać, że i linia F półotwarta, i linia G półotwarta, więc są tutaj naprawdę no, problematyczne kwestie. Dalej, jeżeli czarny poprawnie pogra, to jest ok, ale trzeba naprawdę tutaj już uważać. No więc w partii nastąpiło wybicie, no i raport wieża G1. Bardzo fajne zagranie, żeby tutaj od razu zwiększyć pre presję na punkt G7. No to duda skoczek G5, Spryt, sprytna reakcja. Pionek wybił, no i teraz goniec się ewakuował. Goniec powinien raczej na e6 pójść, żeby się tutaj w razie co przydać do defensywy. No ale dobra, na c8 nie jest to jakaś tragedia. Niemniej, no myślę, że wszyscy od razu tutaj widzimy, że ta linia h jest już otwarta, więc no to musi być jakimś problemem w dalszej perspektywie, więc tutaj Duda już stąpa po cienkim, cienkim lodzie. W partii wieża g2 i to już był właściwie ostatni moment na ratunek należało znaleźć posunięcie F6 F6 pod jeżeli przeciwnik zbije no to teraz punkt G7 jest broniony mało tego można kontrować na króla przeciwnika no i pozycja się po prostu trzyma ważne jest to, że nie ma jak łatwo przejąć linii F bo gdyby tutaj wchodziło jakieś wieża F1 no i Hetman musi odejść no to rzeczywiście wszystkie trzy linie tutaj pod całkowitą kontrolą białego więc musi się to skończyć nieciekawie no ale pole F1 jest oczywiście kryte przez Hetmana nic takiego nie ma. Pozycja się trzyma. G6 oczywiście wygląda skandalicznie słabo. No już wszyscy tutaj widzimy jakieś wjazdy na H7, na H8, ale idealnie co do tempa. Króle F8, Hetman H4, Króle 7, Hetman tutaj może sobie wejść, wywalone, bo wieża H8, a nawet gdyby nie było tego wieża H8, no to wieża G8, punkt G7 zabezpieczony, absolutnie ataku nie ma, więc tutaj F6 trzeba było koniecznie zagrać. Natomiast Duda wieża z Ana E7, i muszę przyznać, że to jest takie posunięcie dla mnie dosyć niezrozumiałe. Dosyć niezrozumiałe, bo nie wiem w czym ta wieża tutaj pomaga, w sensie co ona robi więcej niż robiła na A7. No, bo przecież, no co, no D5 chce zagrać, no ale przecież punkt E5 jest wystarczająco broniony. Wieża E6 może, no ale, no nie wiem, no ta wieża na G6, no to nic tutaj nie pomoże. Ta wieża poszła na E7 i przyznam szczerze, że tak, no zastanawiałem się, co tutaj poeta miał na myśli, ale absolutnie nie rozumiem, o co tutaj chodziło. Wręcz to takie trochę kontrproduktywne, no bo. No, wieża odcina ucieczkę królowi, nie? więc jakiś dodatkowy problem. Nie wiem, bardzo, bardzo, bardzo dziwne posunięcie, no ale dobra, jeszcze nie ma tragedii. W partii Hetman F3G6 wieża H1. No i teraz już te wszystkie groźby po linii H się materializują. No zaraz król G1, hetman F6, no i pozamiatane. Więc dobra, jednak chciałem odwołać to, co powiedziałem chwilę temu. To już jest tragedia. Jak, jak nie zostało zagrane tamto F6, to pozycja, no to jest po prostu wałek. No i w partii takie desperackie F5, król G1. B4, no i raport w takich taktycznych pozycjach, gdzie atakuje na króla. No to gość w takich pozycjach, on jest bogiem taktycznie mega, mega kreatywny i tutaj Olał po prostu tego skoczka, E bije F5. E, okazuje się, że tego skoczka w ogóle nie można zbić, bo wchodzi F, bije G6 i nieuchronne Hetman H5. Ten król po prostu nie ma gdzie uciekać, ponieważ linia F jest otwarta i zawsze ta wieża z G2 może pobudzić w ataku, odciąć tego króla. No i teraz przykładowo Hetman D7, no to właśnie Hetman H5 grozi wjazd na H8. E, no jedyne, no to oddać materiał, e, ale no ta pozycja bez. Jakości jest oczywiście kompletnie przegrana. Tam Hetman G5, Hetman F6, no dobra, to nie ma co patrzeć. No i w partii poszło wobec tego GB F5. Raport zagrał skoczek E4, no tak jak mówiłem, na taktyce gość, gość jest naprawdę świetny. Wiadomo, że każdy od czasu do czasu ma jakieś gorsze momenty. Raport miał ten gorszy moment wczoraj, ale tutaj na taktyce po prostu nic nie przepuścił. Skoczek E4, mega eleganckie wykończenie, i w tym momencie Jan Krzysztof Duda skapitulował. Po prostu nie ma jak się bronić przed tymi wszystkimi groźbami. Jeżeli nastąpi FBE E4, no to Hetman wjeżdża na HAP no i po prostu hetman H8 no i właśnie ta linia F kluczowa która jest otwarta wieża włącza się do akcji no i w ten sposób pozamiatany, więc powiem wam no optymistycznie po debiucie ni niestety ale się powtarzam ale po debiucie naprawdę było dobrze no w sensie w tej pozycji no to stwierdziłem super Super, tutaj ten atak, atak białego nie wygląda jakoś groźnie. Czarny może się za chwilę rozpędzać, czy to w centrum, czy to na skrzydle hetmańskim. Figury logicznie poustawiane, zero jakichś słabości. No wszystko tutaj wyglądało świetnie, ale niestety nastąpiło to H5. To, to h jeszcze nie przegrywało partii, ale to był początek. Złego planu gry. Duda rozkręcał akcję na skrzydle królewskim, a na skrzydle królewskim, no to raport miał tutaj lepsze perspektywy. Także znacznie lepszym pomysłem było grzeczne wieża E6. Teraz, jeżeli biały tam jakoś, to G5 będzie chciał przygotowywać. No to okazuje się, że w ogóle role się odwracają: skoczek bije G4, Hetman bije G4, wieża G6. I okazuje się, że z tym Hetmanem są problemy. Po Hetman H5, no to goniec G4. Hetman złapany. Jeżeli Hetman gdzieś zrobi cofkę, to Hetman wjeżdża na H4. Hetman H3 oczywiście nie można, bo ciągle ten goniec. Więc trzeba króla cofnąć. No to goniec H3 tutaj wjeżdża. Wobec tego trzeba by się gońcem zastawiać. A teraz właśnie goniec G4. Ten Hetman dalej musi zmykać. I tutaj zawsze. Figurę. Za figurę są dwa pionki, ale to czarny, czarny na parze. To czarny tutaj atakuje. Mało tego na no upartego, to nawet Remis może po prostu wziąć, poganieć tego Hetmana, bo Hetman ciągle musi pilnować na haczy. No a też można, wiecie, te, tego typu manewry uskuteczniać. Także no, wieża e 6 nieproste do znalezienia, to trzeba przyznać, ale bardzo fajne posunięcie. No już abstrahując od tego skoczek G4, to nawet na upartego można by skoczek H7. No i przeciwnikowi mega mega ciężko jest się tutaj przebić, kiedy w razie potrzeby Duda zawsze po szóstej linii ma obronę. Także no coś złego, coś złego w tej grze Dudy się dzieje, bo debiutowo jest naprawdę świetnie przygotowany, właściwie Jedynie z Nepo w jednej partii na 8 miał jakieś debiutowe problemy, a tak to zawsze wychodził świetnie, no ale coś coś brakuje później, więc nie wiem, może w przygotowaniach do turnieju kandydatów za bardzo się skupili na tych debiutach. No nie wiem, ciężko tutaj powiedzieć. No to już jest kwestia dudy, żeby tam dudy i sekundantów, trenerów, żeby tam przemyśleć, popatrzeć, pokombinować, co tam idzie nie tak. No, i poprawić to na kolejne ważne eventy. Zostało oczywiście jeszcze 6 partii, także Duda może się odkuć. Natomiast na ten moment, dwie przegrane i 6 remisów na koncie. No to jest wynik po prostu słaby. Miejmy nadzieję, że Duda to odrobi, że zakończy turniej, chociaż z tym jednym zwycięstwem na koncie mamy taką nadzieję. No i cóż, kibicujemy dalej. Także trzymamy kciuki za Dudę. 6 rund zostało. No i tyle. <laughs> Także cóż widzę. Widzimy się na y, kolejnej rundzie. Zapraszam oczywiście do kibicowania na żywo, ale jeżeli ktoś nie ma czasu, y, no to chociaż zostawcie łapeczkę w górę pod y, skrótową analizą. Także dzięki za uwagę i pa pa.